Preston wypuścił najrzadszego peta w Pet Simulator X. Nazywa się Titanic Hippomelon i jest ich tylko 75 sztuk. Poinformował o tym, że mamy za godzinę drop, więc postanowiłem się przygotować i spróbować go zdobyć. Czy mi się udało? Oglądajcie! I zapraszam do sklepu na voyanshop.pl. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia dostajecie ręcznie podpisywane zdjęcie z autografem. Myślę, że fajnie dołączyć do Voyan Team! Pierwsza linia w opisie. Uda, czy to się uda? Dobra, szybko, 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 szybko. Coming soon. No, mordeczko, coming soon. Powinno już być, że mogę dodać do koszyka. Dawaj, big games, big games. Come on. Coming soon jest cały czas, dlaczego? Dobra, spróbujemy kupić na telefonie. Dobra, udało się, checkout, checkout. Klikamy checkout, add to cart. Dobra, o, i znowu mam to samo, co ostatnio. Dobra, checkout. I sprawdzamy, czy mi się uda. You are in the line checkout. Dobra, w takim razie sprawdźmy, czy doda mnie, czy będę mógł kupić Titanic Hippomelona Plus. Tylko 75 sztuk. Okej, pokazuje mi, że mniej więcej 6 minut będę musiał czekać. I tutaj pokazuje mi, że jest dostępny, available, widzicie? A na telefonie jest kompletnie inne powiadomienie. Wyskoczyło mi tutaj, że jest sold out, widzicie? Czyli już na telefonie nie zdążyłem. Natomiast na komputerze cały czas jest, tylko musiał... Nie! Your card is sold out. Naprawdę, go back to store to continue shopping. Ja nie mogę. Ile to trwało? Dosłownie w 30 sekund się wyprzedał cały? Niemożliwe. Niestety, widzowie, nie wiem, co tu się wydarzyło, ale nie mogę tego kupić. Wyskoczyło mi, że jest out of stock, podczas gdy tutaj jest napisane ciągle coming soon. Więc nie zostało wyprzedane, nie jest napisane, że wyprzedane, tylko coming soon. O! Da się... Wow! Znowu mogę kupić! Co tu się dzieje? Dobra, jeden. Card needs to be updated. Dobra, checkout. I spróbuj jeszcze raz. Jakiś błąd był chyba po prostu. Dobra, zobaczymy, czy teraz się uda. Dobra, dodajemy jeszcze. Dobra, na telefonie też dodałem. No i słuchajcie, teraz czekamy. Available jest, czyli dostępny. Nie wiem, co tu się odwaliło. Jakiś błąd był chyba po prostu. Ale 2 minuty muszę poczekać w takim razie. A na telefonie też jest dostępny, patrzcie. Też jest dostępny, 2 minuty muszę też czekać. I zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, mordeczko, czekamy. O nie, no i na komputerze wyskoczyło mi sold out. No i na telefonie też, więc no niestety nie pykło. I już zostaliśmy poinformowani przez Big Games, że zostały wyprzedane. No nieźle. Więc tak, widzowie, nie wyszło mi, ale na pewno nie chciałem zrezygnować z posiadania kolejnego Titanic Peta. Dlatego skorzystałem z okazji, która się właśnie nadarzyła. Pamiętacie ostatni odcinek? Ten odcinek, w którym zdobyłem Titanic Dominusa. Teraz mam szansę na zdobycie drugiego Titanic Dominusa. Dogadałem się z ziomeczkiem z ostatniego trade'a, że za 500 jaj, 500, naprawdę, to jest dużo robuxów, 160 tysięcy robuxów, za te jajca wymienimy się za jego drugiego Titanic Dominus Peta. I udało się! Teraz w Pet Simulator X mam 2 Titanic Dominusy. Niesamowity widok. Spójrzcie, co jest grane! Ej, no ja jakiś czas temu nie miałem ani jednego Titanic Peta. Teraz mam już łącznie 3 Titanic Pety, ale... To jeszcze nie wszystko, ponieważ to nie był koniec naszych trade'ów. Najpierw spójrzcie jednak, jak one wyglądają. Kiedy sobie tak stoję między nimi, no całkiem fajnie to wygląda. Mam dwóch takich dużych kolegów, którzy mnie bronią, co nie? Ale wspomniałem, że to jeszcze nie koniec tego trade'a. Tak, trade'owaliśmy się dalej i udało nam się porozumieć na nową kwotę z nowym petem. Jak wiecie, mam Titanic Huberta, ale co powiecie na to, jakbym miał drugiego? Tak, udało nam się ustalić, że wymienimy się po raz kolejny, tym razem 500 jajec plus 1 trylion gemów. 1 trylion gemów to już trochę dużo, biorąc pod uwagę, że 500 jaj kosztuje średnio, no... 320 robuxów za jedno. Dlatego moim zdaniem na tym trade'zie jestem troszeczkę na minus. Ale za to spójrzcie, jakich mam dwóch fajnych kolegów. Czy wy to widzicie? I teraz podsumowując. Jedno jajko Exclusive Egg pokazuje, że kosztuje 13 miliardów. Ja bym dał nawet 14 miliardów za fajną sprzedaż. Jeśli pomnożymy 14 miliardów razy 500 jajec, to wychodzi nam liczba 7 trylionów gemów. Tak, 7 trylionów. Czyli 500 jajek to wartość mniej więcej 7 trylionów gemów. Można powiedzieć, że niby jestem sporo na minus, co nie? Bo przecież te peciki nie są warte 7 trylionów. Natomiast robiłem już unboxing 1000 jaj, czyli 1014 trylionów wartości i nie zdobyłem żadnego Titanic Peta, żadnego! Czyli widzicie, ja po prostu nie mam szczęścia w otwieraniu jajec. Ja te jajca wolę oddać komuś innemu i może ten ktoś będzie miał większe szczęście niż ja lub po prostu wymieni te jaja na
diamenty. To jest najbardziej opłacalne. Nie opłaca się tych jajec otwierać. Najlepiej je właśnie wymienić na diamenty, bo wtedy za te diamenty można kupić takiego fajnego Titanic Huberta albo Titanic Dominus Astre. Więc widzowie, tym sposobem patrz na to, jak to wygląda. Mam tutaj armię Titaników. Nie miałem ani jednego Titanika, a teraz mam aż 4. I co? No i co? No i będziemy dalej chcieli zdobyć ich jak najwięcej, ale muszę się troszeczkę wstrzymać, ponieważ na ten odcinek wydałem 320 tysięcy Robuxów znowu, ponieważ musiałem kupić 1000 jaj znowu, żeby je zdobyć. Więc widzowie, nie wiem, następnym razem nie będę robił chyba aż tak dużych unboxingów. Wolę się wymieniać, wolę się tradeować. Okej, no i teraz chciałbym sprawdzić, jestem na Trading Plazie, czy ktoś chętny jest na moje Titanic pety. No bo jak widzicie, mam po 2 z każdego. I może byśmy się coś tutaj wymienili. Ej, patrz! Ziomek wystawił Titanic Neon Agony za 4,9 tryliona. Pierwszy raz widzę wystawionego Titanic Peta za te pieniążki. Oczywiście, że ja bym to kupił. Oczywiście, że tak. Tylko mordeczki. Czy ja mam tyle tych pieniążków? No właśnie, wydaje mi się, że aż tak dużo nie mam. Ile mam w banku? Uwaga, 1 trylion mam w banku, więc musiałbym wypłacić. Czekajcie, wypłać. I jajca bym musiał tutaj wypłacić. O nie, to pewnie trochę potrwa. Okej, o dziwo, wypłaciłem perfekcyjnie. Ale widzowie, ja nie wiem, czy ja chcę to kupować jednak. Ja nie wiem, ja bym chciał najpierw sprawdzić. Wow, po 14 miliardów ktoś tutaj sprzedaje. 14,9. Okej, to ja tutaj wystawię za 14 miliardów. Będę konkurencją. Włączę trady i zobaczę, czy ktoś będzie chętny coś dawać za te nasze peciki. O, patrz, mamy tego ziomeczka, który ma do wystawienia Titanic Agony. I teraz pytanie, czy on będzie chciał się wymienić? Dobra, Titanic Astra. Offer for Titanic Agony. It's in both. Okej, okay, no to dawaj, te 2 pety. Okej, okay, napisał, żebym poczekał chwileczkę. Dobra, wystawiam Titanic Dominus Astre. I co nam za nią dasz? Micro Taken. Nic nam za nią nie da, okej, okay, on nie chce. O, ale wrócił nam ziomeczek z Titanic Agony. Wanna offer? No nie wiem, czy chciałbym coś się wymienić. O, mam te jajca fajne, może za nie bym się wymienił. Okej, gościu napisał, że chciałby Titanica i żebym dodał gemy. Ale tak naprawdę, widzowie, ten Titanic Neon Agony nie jest wart 4 trylionów. Sorry, mordeczko, ale odpada. Ponieważ Preston sobie jakiś widzimisię dał, ceny widzimisię. Wydaje mi się, że Preston ustalając te ceny dał tak: NCPNC, ty będziesz za 500 miliardów, ty będziesz za 4 tryliony, ty będziesz za 0 złotych. No, ponieważ jakim cudem Titanic Jolly może kosztować tylko 500 miliardów, to nie ma sensu. Naprawdę, te ceny kompletnie nie mają sensu. Titanic Neon Agony nie jest wart 4 trylionów. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno Titanic Hubert może być wart 3 tryliony. Może moim zdaniem więcej nawet. Moim zdaniem są więcej warte te Titanic pety. Ale... co nie zmienia faktu, że za 4 tryliony może bym kupił, jakbym miał, albo bym się zastanowił jeszcze, ponieważ nie chcę wydawać aż tylu już gemów jak wcześniej na te Titanic pety. Już teraz chcę cenić to, co nie? Chcę spokojnie, chcę się targować z tymi ludźmi tutaj, więc może weźmy sobie, o, naszą tutaj miejscówkę i wystawmy sobie naszego Titanic Dominus Astre. List pet za 5 trylionów. Za 5 trylionów, dobra. Czy sprzeda się ten pet za 5 trylionów? Ale to będzie głupie, jak to zrobię. To będzie głupie, ale dobra. Wystawiam za 5 trylionów, dobra. Titanic Dominus Astra. Jak ktoś kupi, to będę naprawdę w szoku i będę wkurzony. Nie, dobra, zdejmuję to, żartuję, nie chcę za 5 trylionów. Ja bym chciał znacznie więcej za tego peta, ponieważ wydałem więcej z jajec. Więcej jajca mnie kosztowało niż zwykle. Ej, ale ten tutaj ziomek ma blue balon. Kupson Kasia. O co chodzi? Czemu ktoś się nazywa Kupson Kasia? Siema Wojan Jawic. Oferta? Jakaś? Oferta? Siemano mordeczko. Masz ofertę? Siema, mogę pokazać moje huge. Ok. W czasie, kiedy napisałem ok, on napisał nową wiadomość. A dasz jakiegoś huge? No i co? No nie mam wyboru, muszę teraz dać jakiegoś huge. Okej, okej, no masz całkiem niezłe peciki, dobra. Ale niestety Dominus Astry nie dostaniesz, mordeczko. Za to mogę dać ci huge Hellrocka, proszę. Jest, jest. Dobra, za darmo proszę dla Kupson Kasia. Śmieszny nick bardzo. Omega. O, no mam nadzieję, że będziesz się cieszyć, mordeczko. O, tutaj mamy Monkey. Titanic Monkey. Olixon, jaką masz ofertę za Titanic Dominus Astre? Okej, Olixon ma taką ofertę. Wow, ej, jaki ładny huge pet, nie mam go.
Tego huge peta to ja bym kupił normalnie za gemy, jakby była taka opcja. Dobra, ty, nie takie złe pety. Tutaj mamy nawet huge scarecrow z golden. Okej, okay, ale i tak oczywiście wiadomo, nagrywasz? Yes. Yes. Wiadomo, że Titanic do minus Astry za to mordeczko nie dostaniesz, ale... Co mogę ci dać z mojej kolekcji? Jajco ci dam. Okej, okay, Olikson, proszę bardzo, masz jajco. Dzięki, napisał. Pozdro. Dziękuję bardzo, zadowolony widz, zadowolony Toid. O to właśnie chodzi. Co my tutaj mamy dalej? Jakaś oferta by się przydała za tego Titanic Dominusa. Astre, ale taka jakaś mocna, co nie? I show speed! I show speed! Yo! I show speed pewnie da jakąś mega mocną ofertę. Hej! I show speed mówi po polsku? Hello, I'm big fan from Poland. A, I show speed chce, żebym podpisał mu peta. Tylko jest taki mały problem. Ja nie mam partnera i nie mogę podpisywać petów. Jestem zwykłym wyjadaczem, mordeczko. Nie jestem w ogóle wyjątkowy w Pet Simulator X. Nie jestem wyróżniony przez Prestona i nie mogę tego zrobić, niestety. Ale na pocieszenie mogę dać 1 miliard gemów. Okej. Okay. O nie! Ja nie mogę! Prawie oddałem Titanic Dominus Astre za nic! Widzowie, tam była zaznaczona Titanic Astra! Olol, olol! Tętno milion, nie? Tętno milion, mordeczko! Olo! No Astra, no jasne, że no Astra! Ja chyba oszalałem, ty! Dlatego nie lubię się tradować, nie? Dlatego tego nie lubię! Ja nie mogę. Okej. Okay. Mordeczko, to były milisekundy, nie? Jakbym to kliknął za późno. Kupson Kasia znowu chce mi wysłać trade'a. Nie, nie, Kupson Kasia już nie. Okej, okay. Z Football wysyła tutaj ofertę za jakiegokolwiek Titanica. For Annie. Ok, ok, ok. Trzy razy mu napisałem ok. Ale tak szczerze, to nie jest jakaś mocna oferta. Tak szczerze mówiąc, to nawet nie ma 1 tryliona wartości. Ej, co? No way, boy! Niestety, ale za tyle to nie. O, Envy zaczyna wystawiać mocne pety! Patrzcie na to! Ej, okej, okay. Muszę się zastanowić, muszę się zastanowić. Patrzcie, 1 trylion wartości huge cut, prawie 1 trylion huge balloon cut. Mam ich kilka, więc aż tak mi na nich nie zależy. Tylko 100 miliardów tego, no tak naprawdę to 2 tryliony tak zaokrąglając. 2 tryliony to jest warte. Sorry, but no. Maybe next time. Okej, okay, Dominik coś mi wysyła. Dominik, co oferujesz za Titanic Astra? Ziomeczek się pyta i skąd mam tyle Titanic petów? Po prostu mu odpowiedziałem, że kupuję dużo jaj. No taka prawda, widzowie, kupuję dużo jaj w Pet Simulator. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Dobra, wystawiam dla ciebie, wszystko daję za darmo. Wszystko daję for free. Jeszcze dam ci, dobra, co dla ciebie? Jeden. Okej, okay, jakikolwiek jeden, dobra, dobra. Jednego chcę Ronaldo, Ronaldo chce jeden. Cristiano Ronaldo, ej, dobra, Cristiano Ronaldo daje huge hell rocky. Wszystkie wersje rainbow. Dobra, dobra, dobra. Genialna oferta, zgadzam się. Od Cristiano Ronaldo, to jak się nie zgodzić. A co jeżeli to nie jest prawdziwy Cristiano Ronaldo? Dobra, mordeczki, niestety, ale będę musiał odpuścić tą kozacką ofertę od Cristiano Ronaldo. Huge white balloon cut? Pierwszy raz widzę huge white balloon cut'a. Offer? A, 276 miliardów to kosztuje. Nie wiedziałem nawet. Ile ich jest? Ej, 472 sztuki? W sensie, to jest sztuka numer 472. Dobra, czekaj. Jakbym napisał 200 miliardów. Okej. Okay. I dorzucę... Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Coś takiego. Ready? Czy to byś chciał się wymienić? Nie, nie chcę. No dobra, to nie. Ej, ale pierwszy raz widziałem balon tego, białego keta. Dobra. I uwaga, co my tutaj mamy, ziomeczko? Co byś chciał za to? Uuu, ten ziomal ma mocne pety! Ortex! Ortex! No ładnie ciśniesz, powiem ci szczerze. Ja fan. Pozdro, Ortex! Dobra, widzimy, że masz bardzo fajne Huge Storm Agony. No ale tak poza tym, no to jeszcze tutaj fajne te
Huge Party Crown Ducky, nie widziałem ich wcześniej. Zawsze chciałem mieć tego bałwana, na pewno go kupię w końcu, bo on nie jest jakoś dużo wart. I ta Huge Santa Monkey jest dosyć dużo warta, więc nice. Dobra, ale niestety, no za Titanica to niestety odpada mordeczko, ale bardzo fajne EQ. W ogóle jeden z tych petów jest podpisany przez jakiegoś youtubera. Ja tego youtubera nie znam, nazywa się Mittens. Nie wiem, ja bym też chciał dostać partnera. Możecie napisać do Prestona: please Preston give partner to Wojan, because ja nie mogę się do niego, wiecie, tak po prostu odezwać. Więc no przydałoby mi się partner, żebym mógł też wam peciki podpisywać. Wtedy byłoby to fajne, nie? Jak znacie jakiś sposób na to, jak podpisywać, jak zdobyć partnera, to możecie napisać. O, słuchajcie, jeszcze tak na koniec, dla Beki wystawiłem sobie to jajco exclusive na aukcję i zobaczymy, za ile zostanie sprzedane. Wow, co? 13,5 miliarda już ktoś dał, tak od razu? Tak od razu? Mordeczko! Ty, fajnie! Ponieważ widzicie, w cenie tutaj Prestona jest napisane ile? 11,8 miliarda, więc jak widzicie, nie sugerujcie się za dużo tymi cenami od Prestona, bo one są nic nie warte. Tak naprawdę trzeba po prostu tutaj ładnie wystawiać te rzeczy po cenach, które są na Cosmic Value. Tam są najlepsze ceny, więc proszę tam wystawiać sobie. Okej, okay, dlatego wystawię teraz te peciki za 13,5 miliarda. Okej, okay, i zobaczymy, czy się sprzedadzą szybko. Jak się sprzedadzą szybko, to znak, że nawet to jest za mało i można spokojnie po 14 miliardów je zostawiać. O! Patrz! Tak, to jajce tutaj już się sprzedało z aukcji, więc dziękuję bardzo, łatwo zarobione 12 miliardów. I jeszcze tutaj jakby się sprzedawały, byłoby fajnie. Spójrzcie w ogóle, jak na tych Titanic petach się wysoko skacze. Co się dzieje? W jakie ja miejsce się dostaje? Nieźle. What? Gdzie ja jestem? Wow! Ej, patrz! Ktoś znowu wystawił moje jajco i dał 13 miliardów 500. O! I ktoś kupił tutaj moje ekskluzyw jajco za 13 miliardów 500. Patrz, kolejne ktoś kupił! Spójrzcie, widzicie, jak szybko to się sprzedaje? O to właśnie chodzi, dlatego kupię kolejne 10 jajec, żeby szybko od razu je tutaj też sprzedać. Prosta piła. O, no i proszę bardzo, jak się ładnie sprzedają. Wystarczyło, że dodam kilka kolejnych tutaj jajec i ładnie są sprzedawane. Przy okazji sprzedała się tutaj kolejna aukcja, więc nie dość, że zarobiłem tutaj ładnie, zrobiłem te Titaniki, to jeszcze mam kolejne diaksy na wymiany. Patrz, już mam 1 trylion przekroczony po raz kolejny, więc bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.